dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest, codziennie mówię, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest, codziennie mówię, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest, codziennie mówię, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, hip hop gang, ej! Dość twardy, dość walki, ale przestać walczyć to jak umrzeć. Ty chodź na parki, swoje życie oddać, kurde. To moja szansa na sukces, cały kosztem. Nawet jak wszędzie wielki burdel, a nie robi z tego wioskę. Nic mnie nie zdziwi, chyba na to z tego niż wyrosną. Kupuj wiele, jak sobie powiem tylko, będzie dobrze. Powiem tylko, będzie dobrze. Miasto Walinia, Brooklyn, Rzeszów. Bez nędzy na słowach wbijaj tu człowieku. To skup bezstawowa faktor tego wieku. Bezstawowa słowa, które jest warte grzechu. Chcę zainstalować. Ojcy, moje wszystkie przyjemności życia. Albo inaczej, tak jak swój rodzice. Skutra, najpierw potem Nobel, może policję. Wygląd mi się wkrótce, stale plus coś ekstra. Grot, żebyś wkrótce w Monaco mieszkała. Gdy tak, muszę ci poznawać świat. Czerpać z niego tak, aby po upływie lat. My to wspominam, trzy razy winam, zdrowi syna, który miałby płodło. Wyszałeś o czymś szumi rok. Hey, non-stop, to hip-hop. Z muzyką swą jesteśmy stąd jak wrog, który płynie przez twój rok. Ekipa wraca jak ping-pong do waszych rąk. Idziemy sobie główną uliczką prowadzącą z pól koncertowych na pola namiotowe albo z pól namiotowych na pola koncertowe, zależy gdzie kto zmierza. Ulica zawsze zatłoczona jak pół wiejska w Poznaniu. No i zaraz dotrzemy do pola namiotowego, gdzie po prostu zobaczycie jak wygląda całe kampowisko, jak się bawią ludzie, jak mieszkają. Zrobimy im małe Blender Art Trips, może wejdziemy do kogoś do namiotu. No i zobaczymy jak tam mają w środku. No i zapraszamy, wchodzimy na słynne pole. No znowu idziemy na słynne pole. Pozdrowić Blender Art? Pozdrowię Blender Hide, chociaż nie mówię R, ale się postaram dla was. Rrr, dziękujemy, mrrr. Jezu, bo jeszcze będzie... Słuchajcie, wchodzimy na pole, musimy tutaj się pokazać, ale pan nie wiem, czy nas chce sprawdzać. Sprawdził, popatrzył, wpuścił. Zapraszamy. Jesteśmy. Aleksandra was oprowadza. Aleksandra, hostessa nasza, oprowadza nas. Po prostu mamy tutaj. Są tutaj doje po lewej stronie, jak mówi Aleksandra. Tutaj szalony ziomek na mefedronie. Tego nie było. Słuchajcie. Jesteśmy teraz na pierwszej takiej prostej uliczce, alejce, która prowadzi przez kępowisko. Potocznie została ona nazwana przez naszego przyjaciela Mariana aleją WSRH. Marian z Poznania patriotycznie tak to nazwał. I tak jak koleżanka wspomniała, tu mamy piękne toje, całe otagowane, także tematycznie się zgadza. Nie wiadomo, czy takie piękne, na pewno pachnące. Potwierdzamy? Aromatyczne, dokładnie. Słuchajcie, tam dochodzimy tutaj do pierwszego skrzyżowania. Skrzyżowanie z ulicą
też po poznańsku zwaną wrocławską, tak. Tudzież Meditopa Glona pierwszego. Wu-Tang, Wu-Tang. Wu-Tang, Wu-Tang. Wu-Tang, Wu-Tang. Piękne skrzyżowanie, dzielące kępowisko na dwie strony. No i idąc prosto zmierzamy tutaj do obozu poznańskiego, licznego, bo kilkudziesięcioosobowego, tak łącznie. Hej, bo wiem! Także docieramy tutaj, tutaj się coś odbywa, nie wiem co tu się odbywa, albo już wiem. Tradycja jest taka, kiedyś na kempie poznańska ekipa zorganizowała alternatywną bitwę, która zwała się bitwą o gówno. Myślę, że to jest właśnie kontynuacja tejże bitwy, spójrzmy, posłuchajmy. Siema! Miałem po finał i nic się nie zmienia, ty miałeś po finał, kurwa, bo zostałeś w połowie walenia. Lecę strasznie, kurwa, i na ciebie by można mówić waleń. Yo, właśnie o to chodzi, lecę, bierz, kurwa, ziomel walem, bo każdy by ciebie wyjebał na brzeg, yo. Właśnie, kurwa, nie wyjebałbyś się na brzeg, nawet na materacu. Twoje rozkwiny są jak ja, wiecie, po prostu, kurwa, nikt ich nie uniesie. Yo, to jest niezła zła, będę nawet ja klaskał, żebyś wypierdalał. Yo, teraz skumę to na szybko, ty ci, kto jesteś moim synem, jedyna rzecz, jaką zjebałem, to twoje dzieci. Nikt nie rozliczał go, kurwa, weź to bez kitu, wale, kurwa, jak przyszło od ciebie z pitów. Wiesz co, on miał być, kurwa, ziomu, ziomcze, kiki mu dostawał pocztę, a on, weź miał, kurwa. Ja nie mówię, że on, wiesz, tam gdzieś tam mieszka, ale po prostu ten tak koleżka, a widzą to pizgę, jak tak o Hemingway i dzisiaj, wiesz, jak jest, on wstydzi się za wsyra po fest. Kto się komu zjebał, to jest proste, ty mi zjebałeś dzieciństwo, ja ci się zjebałem na mordę. Teraz jadę tu dziś, kurwa, no i widać skutki. Yo. Ej, twoje nagrywanie, panie, jesteś takim kasztaniem, że jest jak moje, twoje dzieciństwo, bo cię przewijałem. Także doświadczyliśmy urywku bitwy o gówno. A teraz przechodzimy właśnie na słynne osiedle, na którym owi ludzie mieszkają. Osiedle pokażmy tutaj, bo to jest ciekawostka jest. Podejdźmy tutaj bliżej. Wszyscy czekaj na to. Podejdźmy tutaj bliżej i tutaj mamy nazwę tego osiedla napisaną na naklejce. Można sfilmować to. Więc będzie tak widać, będzie widać. Rondo Świętego Gandziora. Także poznańscy fani nazywają tutaj ulice, alejki, ronda. I mieszkania z imiona miksywami słynnych poznańskich raperów. Chłopacy, co? Ja myślę, że takie tradycyjne zrobimy w zawołanie, którym tutaj wszyscy się do siebie zwracamy. Uwaga! Hej! Hej! No i wszystko jasne. Pozdrowienia, ekipa poznańska z Ronda Świętego Gandziora. Your boy. We're gonna do it like this. This is what I grew up off that turned me into Pete Rock. Songs like this. Let's go. If you know the words, sing it. I'm so in love. Come on. Just throw your hands in the air and wave them like you just threw candy in the air. You say, hell motherfucking yeah.
Vegas streets of New York trouble. Me and my man have the plan to make a hefty bundle. Assimilation is in the grates from the basement gates, making it some place that cause quakes in other states. My sons who's the 40s with the shorties, working scenes and tight jeans and flows over boyfriends and smithereens. On the staff to get hooked out from this old pumping baby face where everything's live. I let my food drive and do my hot shell ring bell on my knockout settle. Be ready, last request, you better make it brief. Kick from life sucks to major, bust my peak rocks, control blocks from all play in the corner hustle. Here from the Spark Brothers, many retire when I open fire, drop my tools to ready. Cause it's momentum, but the outcome is energetic. Lots of clientele, bottles by the CL, spiritual, set at one time. I get a physical, come on, hey, I get physical, come on. I get physical, say what, I get physical, hey, hey, I get physical, sit down, I get physical, I get physical, come on, what, I get physical, mystical, very artistical. W kempie handel kwitnie, spotkaliśmy bardzo ciekawe stoisko tutaj, zobaczmy co tutaj możemy kupić. No photos. Nie możemy niestety filmować twarzy, w każdym razie mamy tutaj bardzo ciekawy asortyment. Kamienie, trawa zerwana tutaj z pola kempowego. One for 300. Two for 300. Także można się targować, pet. No dobra, good. A powiedz mi, klepie ten towar chociaż? Yes, very well. Okay, so where are you from? I'm from Poland. Okay, so it's good to talk to you in English. So, tell me, what if I wanted to take all of these? How much? 300. Two for 300 for you. Okay, just for me. Just for you. Okej, to pozdrów teraz Blender Art. Pozdrawiam Blender Art. Trzymaj się, głowa. Hej! To był mobbing. To był mobbing, tak jest. Na kempie mamy też parę charakterystycznych przyśpiewek, okrzyków. Jedną z bardziej rozpoznawalnych jest ksywa imię Marek. Także sprawdźmy teraz, jak ludzie to podchwycą, może pójdzie to dalej. Uwaga! Marek! No, poszło takie delikatne echo, taka jedna, dwie kaszki poszły. W każdym razie uwierzcie mi, że naprawdę nieraz potrafi to przejść od jednego do drugiego końca. Where are you from? From Czech Republic. Okay, why is this guy so green? Is it because of, you know, what I think? That's the answer, I guess that's the answer. Just bingo. Okay, so I think that you are having good time here, so I won't interrupt you. Chill and take care. Thank you. Bye. To powiedz mi, ilu ludzi trzeba w Zgierzu albo w Łodzi sprzedać, żeby nie coś kupić? No w Zgierzu wszystkich dwóch mieszkańców. Na Łodzi
tych wszystkich, którzy zakładają młodzież do brania narkotyków. Tak nie wypada. Tak nie wypada. Dobra, powiedz, teraz tak troszeczkę na poważnie już ciebie zapytam, jakbyś miał sobie dobrać. Ja wiem, że to nie wypada, ciebie nie wypada o poważne jeszcze pytać, ale zróbmy to. Powiedz mi, naśmialiśmy się na basenie, tak? Daj, trochę tak, tak, trochę. Kiedy płyta? Na bombę? Kiedy płyta? No właśnie, pytanie, kiedy płyta? Kurwa, to leni. A tu się zaskoczyłeś. Zaskoczyłeś mnie. A tu się zaskoczyłeś. No. Dobierz sobie. Czemu mnie dorwaliście, kurwa, akurat jak sekundę tam tą uprawę? Bo czekaliście, dar, kurwa. Rozumiem. Czekaliście, kurwa, tu. My z drona cię śledziliśmy, rozumiesz? Daj mi, nie? Tak jest. Powiedz mi, jakbyś miał sobie dobrać jednego zagranicznego artysty, jednego polskiego, którego chciałbyś zobaczyć. Kurwa, no... Kuba, dawa, damy lecę. Polski to jest Mielski. Stary, gdybym mógł z Mielskim, to ja bym, kurwa... Ja już nie powiem, co ja bym, kurwa, zrobił. Ale z Mielskim, tak, z Mielskim. No dobra, czyli na przyszły rok zamawiamy Mielskiego. Mielskiego. Kurwa, jak tutaj będzie Mielski grał na kempie kiedyś, a wiedzą, że będzie, nie? To było rok temu, mordo! Kto grał? Mielski grał! Jak Mielski grał! A, no to już podobno grał, czyli moja propozycja nie jak to... Co? No człowieku, właśnie nie wiem, kurwa, ty nagle odpada kamera, kurwa, mikrofon i w ogóle wywiad. Teraz ja to zrobiłem, teraz z tobą. Bonet, skoro płyta we wrześniu, to ty też zagrał. Mielski? Wygląda tak. To nie wiem, czy Mielski nie jest grubszy. Nie, Mielon grubszy jest, Mielon. Ej, kurwa, czemu mam na sobie z tego Spidermana, kurwa, wy mnie kryjcie? Ja właśnie wiesz, myślałem, że ty mi to rozwikłasz, nie? Ale skoro ty tego nie wiesz, to... Ktoś mi korzucił przez chwilę mi go z pustego, no nagle wypada cię z wywiadem, a moja kobieta, jak to zobaczysz, kurwa, będzie bardzo potrzebna. Ja myślę, że się ucieszysz. A masz ślub w maju? Maju, kolejne newsy. Bones w maju bierze Hanie za żonę. Taki przekaz od Bonesa. Oczywiście. Wy ze mną możecie myśleć, że Bones to jest kurwa patus, a Bones kurwa ma na boku drugie życie. Takie normalne, kurwa. Całkiem nudne. Żonę, pracę i w ogóle, nie? Przyszłą żonę. Dobra, Bones, pozdrawiamy Blender Art. Kurwa, oczywiście, pozdrawiamy Blender Art. Kurwa, pozdrawiamy blendery do robienia jedzenia i pozdrawiamy, kurwa, blendery do robienia miksu, takich, wiecie, z bitem i, kurwa, kapelą, nie? Wszystko, kurwa, wszystko pozdrawiamy, kurwa, i chłopkę pozdrawiam wszystkich poza, kurwa, pedałami i ciapatek. Nie, niektórych ciapatek pozdrawiam, kolegę pozdrawiam. No się okazało, że nie wiem, co winę i, kurwa, pij alkohol, czyli, kurwa, nie? Chyba nie, dokładnie. No nie, a to jego pozdrawiam, ale resztę jebać, kurwa, pedał też jebać, nie? No to hej! No to hej! Powiedz nam, kim ty jesteś? Czerwoną krwinką. Czerwoną krwinką, a jaka jest twoja rola na kempie? Nie wiem, dawać ludziom uśmiech. Transportujesz uśmiech. Tak jest. Taka hemoglobina kempowa. No to, pozdrawiamy, czerwona krwinka idzie się upoić. Tutaj mamy piękną dróżkę prowadzącą do tak zwanej umywalni kempowej. Trochę błota, ale już wchodzimy na piękną kładkę. Idziemy, zobaczymy jak to wygląda. Jak to wygląda? Wygląda to tak. Wygląda ciężko. Stalowa umywalnia, czeska robota, solidna, dobry metal. Jak wam się tutaj myje? Bardzo w porządku jest. Bardzo w porządku jest. Co jadłeś? Klopsy. Dobre były? Zajebiste, pomidorowe, polecam i pozdrawiam. I pozdrawiam. A kto pozdrawia? Robert ze Szczecina. A Blender Art Robert też pozdrawia? Nie wiem. No to cię nie puścimy. Startowałem. Tak więc tak wygląda to wszystko, tam kawałeczek dalej mamy toalety, możemy zobaczyć, nie wiem czy będziemy wchodzić, ponieważ jest to chyba zły pomysł, kolega odradza tutaj, także tylko zobaczymy, jest z daleka, ponieważ nie chcemy tutaj złapać jakiejś choroby. Voila! Pokaż Kamilu, kurwa, przymoczyłem papcie. Przeszliśmy sobie przez brameczki na pole koncertowe, idziemy główną alejką, na wprost mamy scenę, którą widać już aż stąd. Mamy rozwidlenie, możemy iść sobie w lewo, możemy iść w prawo. W lewo mamy jeden hangar, tak? Co to jest za hangar, Kamil? Przypomnij mi. Dev Shop.
Tak, to jest ten hangar. Tam natomiast w prawo mamy odejście na kolejne sceny hangarowe. Wygląda cały Festival Park. Tu jest hangar, tam jest hangar. My sami stoimy na hangarze, jak to Kamil powiedział. Także spójrzcie sobie, jak to wygląda. Bitch.
fish smoke a lot of weed in this joint, man. I smell it. Oh, he smoke weed. Let me hear you say hell yeah. Say hell yeah. What we gonna do tonight, ladies and gentlemen, we gonna take it back to the 90s tonight. A little check. I want this pick. I want to know, is this side louder than this side, or is this side louder than this side? I think the left side. Is this side louder than this side? Or is it this side? I think it's a cool. Or is it this side? Now, this is what we're going to do. Everybody that split up right here, right? We want to split this up right here. Everybody on this side. Sure. Everybody from here on this side. Everybody get down like this. Everybody down to the ground. To the ground. Everybody on this side. Down to the ground. We want to do a mic check right quick before we get started. Everybody down. Everybody down. All right. We want to do a quick 90s mic check right quick. Yeah, y'all ready? Let's go. Okay, make some noise over here. Y'all ready to show them out? Everybody on this side, down to the ground. Everybody on this end, down, down. Everybody on this ground, down, down. Get there. We're gonna see what y'all got over here, all right? Guys, make sure that shit loud. Y'all ready? Let's go. That I admired, a group that I highly respected, a group that accepted me in their camp to make money. Ladies and gentlemen, put your goddamn hands together for EPMD! Chill, 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 chill.